Patrycja Zachorska dla portalu Fight Sport. Patrycja, witaj. Witam. Pierwszy raz. Pierwszy raz, to prawda. Nie mieliśmy wcześniej okazji porozmawiać, ale rozmawialiśmy tak w kuluarach mniej więcej. Powiedz, jak trafiłaś w ogóle tutaj do klubu Berkut WCA Fighting? Przeprowadziłam się z Poznania. Tam zaczęłam w Czerwonym Smoku w lipcu, więc no stosunkowo niedawno. I przyszłam na studia, ale też był plan, żeby trenować już, no już był wtedy pomysł na walkę. Bardziej studia Cię tutaj przyciągnęły, czy bardziej to, że można trenować i walczyć? Jedno i drugie. Studiuję zaocznie, magisterskie studia teraz podjęłam na Akademii Leona Koźmińskiego. No i tutaj też mam blisko, niedaleko, więc to też jest priorytet. Teraz te dwie sprawy są dla mnie no, na równym poziomie. Rozmawiałem z Tobą i powiedziałaś, że nigdy nie trenowałaś sportu walki, to też prostujemy redaktorów, którzy tam się wyrwali i twierdzili, że od dziecka trenujesz sporty walki. Nigdy nie trenowałaś? Co Cię w ogóle popchnęło do tego, żeby jednak sporty walki pójść? Od dziecka jestem związana ze sportem, to prawda, od lat trenuję, moi rodzice też są sportowcami. No wcześniej 6 lat siatkówki, crossfit i kulturystyka i fitness, w której trochę udało się zwojować. Potrzebowałam zmiany. Potrzebowałam zmiany takiego powrotu do mordeczych treningów, jak były na crossficie i też do treningów grupowych, jakie miałam styczność, jak miałam styczność trenować z siatkarkami w naszym klubie. Więc to jednak już jest taki, no brakowało mi tego, to też się stało teraz popularne. Postanowiłam spróbować i tak poszło, że naprawdę się wkręciłam, podoba mi się to, trenuję codziennie i no i szykujemy się 21 grudnia. Sport, do tego przejdziemy oczywiście jeszcze, ale sporty, bo widzę, że coś płynnie przejść, ale sporty walki jeszcze Cię dopytam. Duża różnica, bo jednak dawka bólu tutaj jest, może bym powiedział, inna troszeczkę i dużo bardziej dotkliwa, tak? Nie przeszkadza to w stosunku do na przykład piłki siatkowej, którą trenowałaś? Zupełnie inny jest trening, to prawda. Potrzeba dużo wytrzymałości, sprawności, siły, ok, ale potrzeba też się przyzwyczaić te pierwsze kilka treningów. No, da się odczuć, oczywiście trochę obrażeń, poznałam, kilka kontuzji też już było, których udało się wyjść, no ale do bólu da się przyzwyczaić i myślę, że to też, no, też sami dostajemy ból, ale my też go zadajemy i da się przez to przejść, przyzwyczaić, no i tak jak rozmawialiśmy przed nagrywaniem, człowiek do tego wraca, brakuje tego. Może nie bólu, ale takiego po prostu, takiego typu treningu. Przyjęli Cię tutaj w ogóle chłopaki w Berkut WCA, jak dziewczyny, bo też przyjeżdżają dziewczyny, jest Ola, Rola, są też inne dziewczyny, które w tej chwili się przygotowują, bo jak Cię pierwszy raz zobaczyłem, to pomyślałem sobie, o jakaś kolejna celebrytka tu przyszła trenować. No nie powiedziałabym celebrytka, mimo że tak nas nazwali jako influencerki. Ja się uważam za sportowca i sportowcem jestem. Z takiego założenia wychodzę i tak chcę pokazywać światu, jako się przedstawiać jako sportowiec. Teraz tak, była zmiana miasta, zmiana wszystkiego, całego życia, więc tutaj też zmiana otoczenia i zmiana osób, które są mi bliskie. Jak mnie przyjęli, no nikt jakoś nie patrzył na mnie tak spod byka, wydaje mi się, nie odczułam tego przynajmniej. Dobrze tutaj mi się zaaklimatyzowałam i, no i tak zostało do dzisiaj, że to nasze wspólne właśnie tutaj przebywanie na sali treningowej dzień w dzień, przez wspólne wyjazdy do Zakopanego, przed wyjazdem Janka do Rio. No zżyliśmy się po prostu z drużyną. Cieszę się też, że tyle dziewczyn, że coraz większe grono dziewcząt na WCA właśnie się pojawia. Jak wspomniałeś, Aleksandra Rola, Aleksandra Krzemieniecka, Oliwka Załuska i teraz jeszcze Kamila Wybrańczyk. No więc mam nadzieję, że coraz większe grono będzie się pojawiać i może przybijemy frekwencją facetów. Doświadczenie masz ze sportów drużynowych, no to chyba też jest tak, spokojnie, to długopis. To jest też tak, że ta atmosfera w drużynie, ten sposób relacji i układanie sobie tych relacji też pomaga tutaj? Tak, to jest sport indywidualny. Tak, to jest sport indywidualny, no ale jednak sam myślę, że nie przygotowałbyś się do walki, ani no, nie osiągnąłbyś takiego poziomu, gdyby tych partnerów nie było. Jest to element konieczny. Dzwonią po treningach na przykład i pytają się, słuchaj, jak się czujesz dzisiaj, dostałaś łomot ode mnie, ale wiesz. Dzwonią przede wszystkim trenerzy. Aha. Słuchaj, jeszcze zapytam Cię tak, patrząc na ilość właśnie, bo powiedziałaś, że jest ta odpowiednia ilość dziewczyn. Wcześniej tego nie było, to też jest tak, że jest chyba dobrze trenować z dziewczynami, a nie tylko szarpać się z facetami, którzy są no, z natury silniejsi troszeczkę fizycznie.
Tak, mimo że uważam, że to też przygotowuje. Nigdy nie wiadomo, że szybciutka będzie na poziomie takiego właśnie mężczyzny jak tutaj w Berkucie. No wczoraj widziałem z Kamilem Gniatkiem, robiłaś tą ostatnią rundę i trochę chyba oberwałaś, bo było wczoraj limo, a dzisiaj już widzę, że zeszło, co? Przymalowane to limo i dobrze, pod dobrym kątem stoję do kamery, więc akurat go nie widać, ale tak, mieszamy. Akurat wczoraj była tylko jedna z dziewczyn, wcześniej wymienionych, więc no trzeba było robić facetami. Będą się pytać, jeśli będziesz bardziej poobijana, będziesz szła przez miasto i okulary, zdejmiesz gdzieś te okulary i będą się pytać, to stereotypowe, pewnie ją facet bije w domu. A ja powiem, że ja go. Nie no, faceta nie ma. Już zadawał mi kiedyś to pytanie jeden z redaktorów gazety KIF i czy nie będzie mi wstyd chodzić z limem. Nie. Tak samo jak siatkarz ma wybite palce, inni skręcone kostki. Każdy sport cechuje się jakby własną, typowymi kontuzjami, no a tych siniaki w sportach walki, wydaje mi się, że to jest na porządku dziennym i całkiem normalne. I teraz po tych dłuższych pytaniach i serii pytań przejdźmy do Karoliny Brzeszczyńskiej, 21 grudnia. Już jakaś wizualizacja, w ogóle patrzysz jak zawodnicy tutaj bardziej doświadczeni, którzy mają już za sobą walki, przeżywają, podchodzą do pojedynku. Dla nich to tam każdy powie, że to jest bułka z masłem, ale dla ciebie to nie jest bułka z masłem, bo to jest pierwszy pojedynek, debiut, który zostanie ci w pamięci na całe życie, tak? No tak, tak. Będzie to mój debiut, będę pierwszy raz wejdę jednak do klatki. Jestem ciekawa, jestem podekscytowana. Wiemy, że Karolina jest taekwondzistką. Wiemy też, że jest teraz trenerką personalną, więc myślę, że szykujemy się na nią. Szykujemy się na nią. Trenerzy też już opracowali plan, więc jakby cały czas ja też im wierzę, że robimy to dobrze i treningi typowo ustalamy już pod tą przeciwniczkę, pod tą walkę, od kiedy tutaj przyszłam, bo już to było wiadomo, jednak dopiero teraz informacja wyszła do mediów. Jestem spokojna, bo czuję się przygotowana przez trenerów. Robimy swój plan. Patrzyłaś już na walki na przykład innych zawodników, byłaś na gali, patrzyłaś jak to odbywa się. Ta droga, powiedzmy, najpierw do hali, potem oczywiście w szatni, ten cały proces, który tam przebiega, te wszystkie rzeczy związane z badaniami i z innymi rzeczami, bo to troszeczkę zawodnika odciąga, też ważenie i później już samo wyjście do walki. Jest wizualizacja? Jest wizualizacja i nie tylko w tym sporcie, w sportach walki, ale i we wcześniejszych, przede wszystkim w sportach sylwetkowych. Mam to do siebie, że lubię właśnie wizualizować sobie, czy to przed snem, czy w wolnej chwili, kiedy zamykam oczy, jakby no, samo mi tak przychodzi, że widzę to miejsce, w którym będę występować, żeby się tak z tym oswajać i też jakby już w głowie układać taki plan, czy to na walkę, czy to na wyjście, czy na przedstawienie się, zaprezentowanie swojej formy startowej. Więc tak, oglądałam już tysiące stoczonych walk i sam ostatnio też byliśmy na gali, teraz idziemy na KSW do Gliwic w ten piątek, no więc czuję się oswojona przede wszystkim. Dobrze, że tak wcześniej zaczęliśmy to już przygotowania. Co prawda to były też moje pierwsze treningi, więc takie przygotowania i naukę, ale myślę, że pokażemy niezłą walkę z Karoliną. Zamkniesz w Gliwicach oczy i tak będziesz, taki jest trening autogenny gdzieś tam, który przybliża do walki, będziesz zastanawiała się, za chwilę mnie wywołają, taka myśl, no bo mimowolnie ona gdzieś tam idzie i szczególnie jak jest ktoś bliski walczy albo ktoś, kogo znasz. To prawda, zamknę oczy, pomyślę o swoim wyjściu. Piosenkę, która porywa moje serce, już też mam wybraną. Jaka? Bishop Briggs, River. Niektórzy, ci co mnie obserwują na Instagramie, wiedzą, że... Lady Squad. Lady Squad, tak jest. Zrobię tę piosenkę, ona mi jakby rwie do podejmowania nowych wyzwań. Co jest takiego w niej? Coś takiego w niej? To, że śpiewa to mocna, ostra kobieta, która zdecydowanym głosem no mnie to jakoś rusza. Staram się unikać takich pytań o urodę, o pewne rzeczy, bo tak naprawdę podejmujecie rywalizację na zupełnie innym polu, ale ten pojedynek może pretendować do najładniejszego pojedynku roku ze względu chociażby na waszą urodę, bo dwie ładne dziewczyny się spotykają, wielu facetów, wiele osób będzie dyskutować, ponieważ to jest pojedynek obłożony tym jakby całym dodatkiem w postaci tego show, fejmu, takiego dodatkowych rzeczy. Tak. O tym między innymi mówię. I ty masz świadomość tego, że to też będzie taki pryzmat tego pojedynku. Tak, oczywiście, no, nastawiamy się na to, że będą różne opinie zewsząd, z różnych stron.
Różne? No ale jakie różne? Znaczy, różne, jedni będą za nami, będą nam kibicować, mówią, że faktycznie piękne, ale tyle ile osób, tyle jest opinii, nie ma problemu. Niech mówią, że influencerki, kto to w ogóle jest. Inni nas wspierają, więc no, skupmy się na tych, co nas wspierają i no i co? Więcej dodać? Zgubiłam pytanie. Nie, pytałem o ten najładniejszy pojedynek, który będzie, bo to też jest takie obciążenie troszeczkę psychiczne. Czy najładniejszy? No nie wiem. Nie jestem w stanie tego pod względem urody. Racji, bo no, w tą sobotę też jednak walczy Ola z Karoliną. No i zobaczymy, jak to będzie. Zrobimy chyba ankietę, który pojedynek ładniejszy, ale to już będzie troszeczkę po herbacie, bo one obie będą walczyć i pewnie wiele rzeczy się wydarzy. Kibicujesz Oli? Kibicuję, znamy się dosyć dobrze i... A Karolina to też ładna dziewczyna. Też ładna dziewczyna, oczywiście. Jednak no teraz bliżej mi do Oli. Aha. Ze względu na team, tak? Ze względu na tą relację, która się jednak stworzyła między nami. Patrycja, co myślisz o takich projektach, tak jak jest w tej chwili Free Fight Federation, projekt Fame MMA, bo też taki projekt jest w Polsce, pewnie doskonale ci znany, bo obserwujesz. Co w ogóle myślisz o takich projektach? Jest często krytykowany właśnie przez twoich kolegów z sali. Ludzie patrzą na to, że pojawiają się tam naprawdę spore pieniądze, jak na sporty walki, których wcześniej nigdy nie było. Sprawa pieniędzy to jest właśnie ta sprawa, myślę, że przodująca, kiedy człowiek o tym rozmawia i zawsze się ten temat pojawia. Moim zdaniem, jakbym teraz miałabym wydać swoją opinię na temat takich właśnie freakowych pojedynków, myślę, że to jest szansa dla zawodników też pokazania tego może, że z innych sportów można się przyszykować, bazując na tych sportach, które się uprawiało do pojedynku. Każdy ma w sobie wolę walki, każdy myślę, że może się sprawdzić, a jeżeli tak można promować sport poprzez właśnie takie przedsięwzięcia i organizację takiego typu walk i takiego typu gali, no to ja nie mam z tym problemu. No, nie mówię tego też, że sama tutaj w tym startuję, więc naprawdę dziękuję, że dostałam taką możliwość i no, jest to też taki punkt, w którym początkujący zawodnicy mogą też się sprawdzić podczas takich walk, niekoniecznie amatorskich, mogą się sprawdzić, czy faktycznie chcą dalej to brnąć w takie już mocno profesjonalne gale, federacje, organizacje, czy może odpuszczą. Dla niektórych to jest tylko jednorazowa przygoda, żeby sobie wyjaśnić z kimś może jakieś niewyjaśnione sprawy. Mi to pasuje, mi to odpowiada i jestem za tym, żeby tak się było. Kilkukrotnie pytałem właśnie ludzi, którzy przyszli do takich projektów i oni powiedzieli, pytałem, czy, bo dużo ryzykują tak naprawdę, stratę swoich fanów, ludzi, którzy, i można powiedzieć followersów, tak, no bo głównie na tym się to opiera, że jednak odbiorą źle. Jeden z tych zawodników powiedział mi, moi kibice będą na dobre i złe. Też jesteś takiego zdania? Nie jestem takiego samego zdania, bo spore grono moich obserwatorów, którzy byli ze mną ze względu na właśnie starty w Bikini Fitness, odeszło. Zauważyłam stratę 1000 obserwujących, tak, no to jest jednak... Przepraszam, jeszcze troszkę przesunę. Obserwujący, wracajcie szybko, jak najszybciej. Wracajcie szybko, bo się policzymy. Dokładnie, ale nie myślę, że po... No bo jednak tak, to będzie, powiedzmy tam 2-3 milionowa oglądalność, tak stawiam. I tych followersów może przybyć. Może przybyć, nie mam nic przeciwko. No, słuchaj. Zapytam Cię jeszcze, bo trafiają do tego sportu też kontrowersyjne postacie. Marta Linkiewicz, Esmeralda, Monika Godlewska. I ludzie też zaczynają patrzeć na ten sport troszeczkę... Przez pryzmat tych dziewcząt? Tak, tak. No to jest... Zgodzę się z tym, że... No, że tak patrzą. Ale jesteś, uważasz, że to jest, bo tutaj na przykład organizacje, czy na przykład rozmawiałem z jednym z organizatorów, on stwierdził, że taki projekt i tego typu podejście powoduje to, że ci ludzie się cywilizują i zaczynają trenować, czego by wcześniej nie zrobili. Ja nie myślę, żeby oni się bardzo zmienili, no ale okej, no może trening im pomoże. No trening na pewno pomoże. Ja się cieszę, że akurat tutaj dostałam zawodniczkę, która też jest sportowcem.
nie jest to tylko osoba medialna, tylko i wyłącznie jest osoba medialna, ale nie tylko z tego słynie. Słynie z tego przede wszystkim, że no, też trenuje. Trenuje, wstawia takie swoje filmiki motywujące, wstawia też filmiki z życia ze swoją dziewczyną. I okej. Patrycja, jeszcze na koniec jedno pytanie dotyczące Ciebie i Twojej przyszłości. Tutaj no, było nie było, nabywasz pewnych umiejętności, nabywasz jakby obycia z salą treningową, jesteś trenerem personalnym, coś z tych rzeczy będziesz starała się później przekazywać swoim podopiecznym, no bo de facto część życia tutaj spędzisz jednak mimo wszystko, jeśli planujesz dalej karierę, chociaż zobaczymy, co po tej walce się wydarzy. Tak jest. Podczas gdy się przyprowadziłam do Warszawy, to starałam się tylko skupić właśnie na przygotowaniach do walki i tak jak mówiłam, na studiach, więc no, czasu tego było coraz mniej. Też zostawiłam swoich jakby podopiecznych w Poznaniu i nie szukałam konkretnie tutaj. Nie wiem, jak będzie po walce. Przybywajcie. Zapraszam. Wymęczę Was. Chętnie zobaczę, jak trenujesz. Chętnie zobaczę. Dobra, zapraszam. Teraz mam tylko dwie osoby w Warszawie, do których jeżdżę kilka razy w tygodniu. Czy wykorzystuję? No, wykorzystuję elementy przede wszystkim crossfitu, które takie patrząc podobieństwo do sportu walki. No jednak nie trenujemy w rękawicach, nie czuję się jeszcze na tyle, żeby, nie wiem, pewnie przez dłuższy czas jeszcze nie będę się czuła. Możliwe, że kiedy już osiągnę faktycznie taki profesjonalny poziom, mam nadzieję, że do tego dojdę, będę mogła przekazywać wiedzę i wskazówki dotyczące podobnego treningu, ale myślę, że bieg bokserski każdy może wykonać i takie tego typu rzeczy mogę pokazywać na swoich treningach. Tak z ciekawości mówiłaś, wspomniałaś na początku o rodzicach, żeśmy pominęli ten wątek. Jakie sporty twoi rodzice trenowali? To lekkoatleci z Piły. Słynna szkoła w Pile. Słynna, która? Nie, mówię o szkole lekkoatletycznej, bo wielu zawodników właśnie gdzieś tam z Piły się wywodziło lekkoatletów. Tak jest, to prawda. To prawda, ja też byłam nieraz zaciągana przez władze tamtych klubów. Idź w ślady taty, będziesz taka jak tata, masz ten sam charakter, też zdobędziesz Mistrzostwo Europy, może i świata. No ale jednak nie dałam się, jeździłam na wszystkie zawody lekkoatletyczne, ale jako szkoła. Trochę medali zdobyłam, mimo że nie przygotowałam się, nie biegałam w klubach. Czasami udawało się i nawet te zawodniczki klubowe przegonić. Co więcej powiedzieć? No teraz też są w sporcie. Tata jest trenerem przygotowania motorycznego aktualnie Asekoresowi Rzeszów, a mama jest wychowawczynią, jest nauczycielką wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym Stanisława Staszica w Pile. To jest mocna baza tak naprawdę. Konsultujesz jeszcze z rodzicami jakieś przygotowania tego typu, no bo jeśli tato zajmuje się resowią, no to znaczy, że ma sporo doświadczenia. Tata zajmuje się resowią, ma sporo doświadczenia, to prawda, ale niekoniecznie ustawia mi plan przygotowawczy pod walkę. Od tego są trenerzy na miejscu, ja też nie jestem za bardzo za... Oczywiście da się komunikować online, rozpisywać plany, jednak no jak ktoś jest na miejscu i ustawi człowieka jak co do centymetra, jak powinna stać noga. Nauczyłam się tych wzorców od taty, oczywiście, ale no skupiamy się na tym, żeby teraz trenerzy, którzy są tutaj na miejscu, to oni przekazywali mi wiedzę i oni przygotowali mi do walki w taki sposób, w jaki powinni przygotować. Ja też się zajmuję siatkarzami, no i tam też jest inny schemat przygotowawczy, na pewno, niż do sportów walki. W tym nie ma pojęcia, domyślam się, myślę, że mógłby się przygotować, ale no, jeśli nie ma takiej potrzeby, to jest też moja pierwsza walka. Zobaczymy, jak będzie później. Nie wykluczam przygotowania rodzinnego. Rozumiem. A stanęłaś już z przeciwniczką oko w oko? Była już jakaś sesja fotograficzna? Miałeś się okazję wymienić chociaż uścisk dłoni? Czy oko w oko stanęłyśmy? Tak blisko siebie? Nie, więc to wszystko przed nami, żeby spojrzeć przeciwniczce w oczy, zobaczyć co tam w niej siedzi i trochę przewidzieć. Jednak widziałyśmy się, byłyście z dłoni, poznałyśmy się na nagrywkach, które mieliśmy robić właśnie pod galę FFF, więc uścisk z dłoni był. Atmosfera? Atmosfera neutralna bym powiedziała. Waga pojedynku i to, że pierwszy raz takie coś przeżywacie, chociaż ona już w sportach walki ma jakieś doświadczenie, wicemistrzyni Polski taekwondo, tak? Tak jest. Przejrzałaś już w ogóle jakieś walki jej? Nie, nie przeglądałam.
nie przeglądałam i tak samo jak nie przeglądałam formy moich zawodniczek przed zawodami w sportach sylwetkowych, tak tutaj staram się tego tak nie analizować. Mówię, zostawiam to trenerom, skupiam się na sobie i na swoim przygotowaniu, bo nie ma sensu zaprzątać sobie głowy innymi informacjami z zewnątrz, skupić się faktycznie na jednym. Teraz zostały, mówię, ostatnie niecałe 3 tygodnie, można by powiedzieć, że 2 tygodnie, więc wolę skupić się na tych pozytywnych rzeczach, siedzieć z tymi osobami, które jakby unoszą mnie do góry i pomagają zdobywać szczyty. I im ufam, no, będzie dobrze. To będzie szczyt czego? Szczyt czego? Szczyt wygranej. No dobrze, idziemy na szczyt, na jaki szczyt? Na sam szczyt. Na Kasprowym byliśmy. Jest takie powiedzenie, pamiętam chyba z filmu o Beatlesach, ale słuchaj, jeszcze ostatnie pytanie. Nie wykorzystuj tego w złym. Nie, to jest pozytywne. Słuchaj, ostatnie pytanie, już tak naprawdę ostatnie. Kto będzie w sztabie, kto stanie w narożniku i na ile ufasz tym ludziom? Rozumiem, że rodziców nie będziesz ściągała do narożnika. Nie, z tego co wiem, będą razem już szykować kolację wigilijną. A z trenerów przygotowuje mnie trener Robert Jocz i teraz trener Kamil Gniadek. Ale jeszcze nie konsultowałam. Tutaj menadżer jednak... Ten, który cię lał wczoraj? Ten, który mnie lał wczoraj, widzisz? Szkoła życia. Tak, no co do walki narożnika, na pewno jeden z nich, może dwójkę, to już tutaj zostają sprawy do załatwienia mojemu menadżerowi, ja się na pewno będę czuła, gdy obydwoje będą ze mną. Słuchaj, zrób konkurs między tymi followersami, zobaczysz ile osób będzie chciało stanąć w twoim narożniku. Myślę, że nie 1000 się zarejestruje, a przybędzie kilka tysięcy. No tak, na pewno możecie przyjść na galę, już sporo osób się mnie pytało, Patka załatwisz bilety, załatwisz, mówię, będą bilety? Nie wiem, czy ja dostanę bilety, polecam już sobie teraz skupić na galę, galę w Zielonej Górze. Całe szczęście, że blisko od Poznania, od Piły, miejsca, w którym się urodziłam, więc myślę, że sporo kibiców z tamtych moich stron przyjedzie mi kibicować. I całe środowisko siatkarskie. Tak. Patrycja, dziękuję bardzo za tą długą rozmowę, że poświęciłaś tyle czasu. Fajnie, że mogłem Cię przepytać od A do Z bez limitu czasowego. No cóż, na pewno będzie to jeden z najładniejszych pojedynków polskiego MMA, tego debiutującego, tego początkującego w nowym projekcie, który ma drugą galę. No i co, czekam na ciekawą walkę. Nie życzę powodzenia ani Tobie, ani rywalce, tylko czekam na naprawdę dobrą walkę i to, co zrobiłaś tutaj, zobaczymy efekty w Zielonej Górze 21. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję za rozmowę, moją pierwszą rozmowę. Miło mi to słyszeć. Tutaj właśnie w sportach walki, no pierwszy debiut za mną, kolejny przede mną, ale możemy zagwarantować, że będzie zawzięcie i pokażemy pazury. A Wy uciekający followersi, wracajcie, bo naprawdę... Ciekawa dziewczyna, ciekawa opcja, jeśli chodzi o walki. Ja zapraszam i polecam, żebyście lajkowali. Subskrybujcie także nasz kanał, ustawiajcie dzwoneczki. Takich wywiadów nie zabraknie, a z Patrycją jeszcze postaramy się w najbliższym czasie gdzieś przeprowadzić wywiad pod sam koniec, kiedy już będzie gotowa do walki, kiedy stanie z rywalką oko w oko. Dokładnie tak. Zapraszamy. Patrycja Zachorska, dziękuję bardzo. Dzięki.